Radio ABC zrobiło super robotę kiedyś w Szczecinie, bo rzeczywiście to radio było słuchane. Radio ABC było po prostu darem od niebios dla Szczecina. ABC było niesamowite, bo w pewnym momencie było tak, że wsiadało się do taksówki w mieście, było odpalone ABC, szło się do fryzjera w mieście i było odpalone ABC, a grane tam było zupełnie coś innego niż w komercyjnych rozgłośniach, wszystkim doskonale znanym. W gruncie rzeczy nie pochodzę ze Szczecina, mieszkam tutaj od 10 lat około i kiedy trafiłem do Szczecina, radio ABC było właśnie jedną z tych rzeczy, które bardzo mi się w tym mieście spodobały. To radio było słuchane i wpływało moim zdaniem bezpośrednio na gusta ludzi. I było taką przestrzenią neutralną, gdzie podstawowym motorem działania Radia ABC była zajawka. Zaproponowaliśmy nowe ujęcie, nowe rozdanie, zaczęło się już w nowej siedzibie. Właściciele postawili na nas. Ludzie, którzy tam pracowali, mieli po prostu pojęcie o tym, co mówią, do kogo mówią, jak mają mówić i jaką muzykę mają grać. O fajnych ludzi nam chodziło i dobór i pomysł na antenę Radia ABC to była po prostu fantastyczna muza, którą pasjonaci, wariaci będą chcieli zaprezentować na zasadzie wolontariatu, trochę takiej przygody, trochę wypełniania wolnego czasu, trochę misji. Zaprosili DJ-ów na wieczorne pasma autorskie, które po prostu były prowadzone przez osoby mające po prostu mega kompetencje do tego, żeby to robić. My wtedy wiedzieliśmy, że wystarczy po prostu umożliwić, dać szansę młodym ludkom. Oczywiście oni muszą być trochę podprowadzeni, w niektórych przypadkach nawet dość długo, ale trzeba dać im szansę. Czyli umożliwić poprowadzenie własnej audycji. Żadnych wpływów korporacyjnych czy formatowych. Można było dzięki niemu poczuć się w Szczecinie trochę jak w Londynie albo w innych metropoliach, europejskich metropoliach, gdzie muzyka elektroniczna naprawdę dobrze się trzymała i niekoniecznie przy okazji jeszcze nadstawiała się wielkiemu biznesowi. 2 czy 3 osoby w studio, mamy taki duży stół mikserski i teraz tak, oczywiście to się wszystko dzieje na żywo, nasi ludzie są w różnych miejscach, łączymy się z klubem Słowianin, halo, tam jest koncert, jest relacja, fragment koncertu, przemieszczamy się do bramy, łączymy się z Mezzo Forte, łączymy się gdzieś tam, różnorodność absolutna, bo tam będą rockowe dźwięki, metalowe, jakiś straszny diabeł w jednym miejscu, w drugim drum and bassy, w trzecim będzie funky. No i tak to miało funkcjonować. Nas trochę ograniczały możliwości techniczne. Wydaje mi się osobiście, że Radio ABC było takim głównym nośnikiem informacji dotyczących wydarzeń nie tylko klubowych, ale kulturalnych, nie wiem, wszystkiego tego, co ciekawego dzieje się w mieście. My byliśmy wtedy Facebookiem. Ja chciałem się z wami podzielić taką właśnie tutaj złotą myślą. Integrowaliśmy słuchaczy za pomocą imprez. Mówiliśmy, co jest modne, czego się słucha, gdzie się chodzi. Nie tylko na imprezy, bo to przecież i wystawy, i jakieś fajne sztuki. I przychodzili do nas bardzo ciekawi ludzie, i wariaci, i frustraci. Staraliśmy się pokazywać to, co jest dobre, po prostu zwyczajnie dobre. I to nas mocno ze sobą łączyło. To było coś, co się zdarza raz na miliard lat i jak przelot komety koło Ziemi, tak po prostu. No, niektórzy mieli nadzieję zainteresować się swoimi ukochanymi dźwiękami szersze grono, to była też taka okazja. No i w ten sposób rodziły się również talenty, które robią Kacen Daks na światową karierę w tej chwili absolutnie. I wielu pewnie innych nie chciałbym wymieniać tutaj, żeby nikogo nie urazić. Można było swoją koncepcję muzyczną emitować w świat, a większość ludzi, którzy zajmują się organizowaniem imprez czy graniem na imprezach, przede wszystkim o to im chodzi, nie? Że gdzieś tam można było swoją koncepcję selekcji muzycznej w takim i w takim zestawieniu. Nie dość, że pocisnąć weter, to jeszcze pogadać 3 słowa na ten temat. Dla mnie tak się zaczęła opcja z kanapą radiową. Yo, 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 my princess. Wynajmowaliśmy pomieszczenie pod tą nową siedzibę. Potem się przenieśliśmy piętro wyżej do miejsca, które miało być docelowe. To piętro wyżej było specjalnie zmodyfikowane pod potrzeby naszej rozgłośni tam. I na dwupoziomowe. Na pierwszym poziomie były takie biurowe i tak dalej, wiadomo, pokój gości, zebrania, konferencyjna jakaś salka, a u góry, na strychu, na poddaszu zrobiliśmy sobie takie mini studio do robienia koncertów. I udało nam się zrobić 1 czy 2 koncert na najwyższym poziomie. Tak to taka gra słów była. I za chwilę wszystko było bez. To było takie bardzo szkoda tego wszystkiego. Radio ogólnie się chyba zamknęło dlatego, że no przeszło w posiadanie innych właścicieli. To musiało się wydarzyć po prostu, jeśli projekt... Nie tylko Radio ABC, kilka stacji, których właściciel wtedy posiadał, nie spina się finansowo, no to trzeba podjąć decyzję. Oni sprzedali te stacje po prostu. RMF Max to przejął, kupił. No i przyjechali, zabrali nam zabawki. Ledwo udało nam się wynegocjować możliwość pożegnania się ze słuchaczami i to było tyle, co mogliśmy zrobić. Panie i panowie, w imieniu nas wszystkich bardzo serdecznie dziękujemy! 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 Jakby miało nagrobek, to przychodził mi tam regularnie uporać świeczkę z żalu, że coś takiego przestało funkcjonować.